Cześć kochani, jestem Ala Izabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Walentynki swoją premierę miało zakończenie duologii, która niesamowicie mnie jarała i strasznie nie mogłam się doczekać jej zakończenia. Także przekonamy się dzisiaj, czy cokolwiek w mojej ocenie zmieniło się po tym drugim tomie, czy nadal jestem tak samo zachwycona, czy może to już nie było to samo. Także dzisiaj porozmawiamy o książce Dziewczyna, która wybrała po raz drugi od Cassie West. Oczywiście chyba nie muszę Wam tłumaczyć, że skoro rozmawiamy dzisiaj o drugim tomie, to musicie chociaż wiedzieć, o co chodzi w pierwszym, także jeżeli nie czytaliście książki i nie widzieliście odcinka, to zapraszam Was w odnośnik, który się zaraz wysunie tutaj w formie karty i który zaprezentuje Wam mnie kilka miesięcy temu na kacu książkowym, która właśnie skończyła pierwszy tom i bardzo, bardzo potrzebowała drugiego. No teraz przejdźmy do tej najtrudniejszej części dzisiejszego odcinka. Otóż w pierwszym tomie Addison została postawiona w naprawdę trudnej sytuacji. Miało być prosto, miała po prostu zdecydować, który z rodziców wybierze, z którym z nich chce zamieszkać po ich rozwodzie. Jednak okazało się, że to nie jest wybór typu, który z rodziców będzie jej pozwalał na więcej, gdzie będzie miała ładniejszy pokój, czy też który chłopak się nią zainteresuje w zależności od tego, czy zostanie z mamą, czy też wyjedzie z tatą do świata normalsów. Okazało się, że ta decyzja, ten wybór naprawdę będzie niesamowicie trudny i przede wszystkim jego konsekwencje będą naprawdę niewyobrażalne. I to nie tylko dla samej głównej bohaterki, ale też dla ludzi postronnych. I uwaga, tutaj spoiler, który tak naprawdę nie jest spoilerem, bo to wszystko i tak macie na okładce drugiego tomu. Mianowicie, kiedy widzimy Addison już w drugim tomie, jest ona naprawdę zdruzgotana, zniszczona, czuje się zdradzona, oszukana przez osoby, którym ufała najbardziej na świecie i na których po prostu jej bardzo zależało. Dlatego też, kiedy dziewczyna dostaje propozycję od taty, aby odwiedziła go w świecie normalców, normalnych ludzi bez zdolności parapsychicznych, właściwie wykorzystuje tę sytuację po to, aby nabrać trochę dystansu i odpocząć od tej chorej atmosfery, która jej towarzyszy w kolonii. Tam natomiast czeka na nią zupełnie inne życie. Spotyka nowych ludzi i spotyka Trevora, który wyzwala w niej dziwne emocje, mimo że tak naprawdę ta dwójka przecież zupełnie się nie zna. Tymczasem Lila, czyli najlepsza przyjaciółka Addison, targana wyrzutami sumienia, postanawia za wszelką cenę pomóc przyjaciółce i dowiedzieć się, w jaki sposób może jej przywrócić wspomnienia, które usunęła jej kilka miesięcy wcześniej. Ale aby to zrobić, musi trochę przełknąć swoją dumę, poprosić kogoś o pomoc, no i dać się do siebie zbliżyć. A temu wszystkiemu przygląda się władza kolonii. Miejsca, które przecież jest ściśle tajne i które definitywnie nie pozwoli na to, żeby ktokolwiek dowiedział się o ich istnieniu i w jakikolwiek sposób zagroził porządkowi. To, co mi się bardzo podoba w tej książce, to to, że kolejny raz jest ona pokazana jakby z dwóch perspektyw. W pierwszym tomie to były dwie możliwe ścieżki wydarzeń, w zależności od tego, jaką decyzję podejmie Addison. Obserwowaliśmy jej życie w kolonii i jej życie w świecie normalsów. Natomiast w drugim tomie jesteśmy już jakby po podjęciu tej decyzji, po wydarzeniach, które zdeterminowały jej wybór. Teraz radzimy sobie z ich konsekwencjami, ale Addison nie robi tego w pojedynkę. Razem z nią radzi sobie z tym Lila. Próbuje rozwiązać niektóre sekrety, próbuje naprawić swoje błędy. I to naprawdę bardzo fajnie się ogląda, dlatego że Addison i Lila są zupełnie różnymi postaciami. I to zupełnie różnymi na naprawdę wielu poziomach. To znaczy, Addison jest raczej lekko aspołeczna, jest raczej kimś, kto uwielbia czytać książki. Natomiast Lila jest dziewczyną, która jest z jednej strony wycofana, ale z drugiej strony lubi być w centrum wydarzeń, lubi mieć kontrolę nad wszystkim. Niektóre sytuacje po prostu rozumiemy w inny sposób, w zależności od tego, kogo oczami widzimy. Pewną rzeczą, która niesamowicie mi się podoba w tej książce, jest to, że poznajemy po raz drugi te same osoby, które właściwie już znamy z tomu pierwszego. Tyle tylko, że wtedy obserwowaliśmy je w innej sytuacji, w takiej możliwej jakby ścieżce życia Addison. Ale ona tego wyboru nie podjęła, dlatego w momencie, kiedy poznajemy tych ludzi w drugim tomie, tak naprawdę już ich poznajemy, to Addison jest kimś zupełnie innym. Inaczej jakby poszły jej ścieżki. W innych okolicznościach poznajemy tych bohaterów i co za tym idzie,
Naprawdę okazuje się, że mogliśmy się mylić. W momencie, kiedy zmieniły się okoliczności poznania, zmieniły się też te osoby, zmieniły się ich decyzje, ich reakcje. I to widać naprawdę na kilku osobach. Kolejna rzecz, która jest definitywnie na plus kontynuacji, to to, że nie mamy wrażenia, jakbyśmy odgrzewali kotlet z pierwszego tomu. Czyli nie skupiamy się w 100% na tym, żeby rozwiązać problemy z pierwszego tomu, żeby jakby to wszystko naprostować i żeby wyszło na nasze. Bo teraz mamy wprowadzane nowe postaci, mamy wprowadzane nowe wątki, między innymi kolejny wątek miłosny między inną parą, który jest naprawdę bardzo fajnie poprowadzony. Pojawiają nam się inne okoliczności, nowe wiadomości i nowe zagrożenie. Muszę wam się przyznać, że kiedy teraz kolejny raz obejrzałam mój filmik o pierwszym tomie, to zdałam sobie sprawę z tego, że popełniłam niesamowite faux pas, gdyż, ponieważ ostatnio się dowiedziałam, dopiero teraz doczytałam, nie wiem w ogóle dlaczego, że tak naprawdę to pivot point to jest debiut chyba Cassie West, o ile dobrze zrozumiałam, czyli to są pierwsze książki, które ona napisała, które ona wydała, że tak to ujmę. I naprawdę jestem pod ciężkim wrażeniem, bo jeżeli kogoś debiut może być naprawdę tak dobry jak ta duologia, to ja nie wiem, co ona napisze w takim razie za jakieś 10 lat. Także podsumowując, dziewczyna, która wybrała po raz drugi, to książka, na którą ja naprawdę niesamowicie czekałam i bardzo chciałam dowiedzieć, jak ta historia się skończy i absolutnie nie jestem w żaden sposób nią rozczarowana. Mimo, że oczywiście były tutaj elementy, do których mogłabym się przyczepić, typu dlaczego Trevor niektóre elementy tak łatwo zaakceptował, ale szczerze, po co? Ta duologia sprawiła mi naprawdę tyle frajdy, tak świetnie się ją czytało, tak zżyłam się z tymi bohaterami i po prostu wywoływało w mnie taką masę emocji pozytywnych i negatywnych, jakieś napady wściekłości, nienawiści, po prostu rozczulenia i radości, że szczerze absolutnie nie mam do czego się tutaj tak naprawdę przyczepić. Książka jak najbardziej, jedna i druga spełnia swoje zadanie, sprawia po prostu czytelnikowi przyjemność. I to jest duologia, którą ja naprawdę niesamowicie pokochałam i jestem przekonana, że jeszcze nie raz będę do niej wracała, bo jest skonstruowana w świetny sposób, ma świetnych bohaterów, ma świetne wątki, nie jest jakaś cukierkowa. Ma świetnie jakby zrobione wątki fantastyczne. Także tu jest dosłownie wszystko, czego mogłabym oczekiwać po duologii i po książce od Cassie West. I to tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że wam się podobał. Dziękuję wydawnictwu Feria Young za mój egzemplarz drugiego tomu, o który tak bardzo żebrałam jeszcze kilka miesięcy temu i na które tak bardzo, bardzo czekałam. Jeżeli filmik wam się podobał, jak zwykle koniecznie dajcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, a jeżeli chcecie zostać na dłużej, to subskrybujcie kanał i do zobaczenia niedługo. Cześć!